Znajdujemy się na stadionie sportowym Tytana w Wisznice, w Wisznicach. Odbywają się tu młodzieżowe zawody pożarnicze, które zawsze odbywają się przed tymi głównymi zawodami powiatowymi. Te główne zawody, na które już Państwa zapraszam, będą 16 czerwca. Natomiast dzisiaj drużyny młodzieżowe, jest 18 drużyn z całego powiatu. Bardzo się cieszę, że te zawody są organizowane w Wisznicach, ponieważ były raz organizowane bodajże w 2010 roku, także po 14 latach znowu gościmy młodych druhów, za chwilę druhów zwycięzców drużyn gminnych będziemy gościli w kolejną niedzielę. 6 pucharów, ale oprócz pucharów są jeszcze nagrody rzeczowe, które będą wręczane, oczywiście zafundowane przez starostę i przez wójta gminy Wisznice. Z tych dwóch źródeł jest finansowanie nagród. W Wisznicach do rzeczywiście zdarzeń, nie tylko pożarów, bo pożarów jest coraz mniej. Natomiast dużo więcej jest wypadków w tej chwili. W Wisznicach jeździ około 6-7 strażaków, takich, którzy najczęściej jeżdżą. Wśród tego są 3 kobiety. Kiedyś takich sytuacji nie było, a kobiety, te, które jeżdżą, są doskonale wyszkolone. Potrafią sobie poradzić naprawdę z takimi najgorszymi zdarzeniami. Mieliśmy sytuację w miesiącu lutym, kiedy wypadkowi uległ autokar z Ukraińcami i w 5-osobowej załodze były 3 kobiety i sobie bez problemu poradziły z tym wszystkim do przyjazdu Państwowej Straży Pożarnej. Także kobiety są potrzebne. Widać, że ten zapał młodzieńczości przechodzi również na udzielanie się kobiet w akcjach. I jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam na zawody powiatowe strażackie, które odbędą się 16 czerwca, tutaj również na stadionie Tytana Wisznice. Zapraszam serdecznie. Adeptów pożarnictwa jest coraz więcej, natomiast jest to duża zasługa opiekunów, którzy przygotowują młodzież do zawodów, czy to halowych, które się odbywają również w powiecie bielskim, czy to tak jak dzisiaj również młodzieżowych drużyn, które są na stadionie sportowym. W różnych miejscach te zawody są co roku organizowane, w tym roku spotykamy się w Wisznicach. Są to młodzi adepci, którzy za chwilę mogą zasilić szeregi ochotniczych straży pożarnych w naszym powiecie bielskim. To cieszy, że są uczestnicy, że rywalizują między sobą. Dzisiaj w Wisznicach przystąpiło 16 drużyn do rywalizacji z różnych gmin powiatu bielskiego. Są to chłopcy, są to dziewczęta i właśnie rozpoczyna się ta rywalizacja. Zawody ochotniczych straży pożarnych już się rozpoczęły. W najbliższą niedzielę spotykamy się na kolejnych zawodach i za półtora tygodnia będą to zawody powiatowe, gdzie najlepsze drużyny z wszystkich gmin spotkają się, aby rywalizować między sobą o najlepszą w powiecie bielskim. Przede wszystkim młodzieżowe drużyny pożarnicze podczas tych zawodów sprawdzają swoją sprawność, mobilizację, gotowość, szybkość, a także umiejętność posługiwania się armaturą pożarniczą. Więc to jest forma spędzenia czasu, to jest uczenie dyscypliny, a to jest również zapoznanie się młodych ludzi ze sprzętem pożarniczym. Czyli takie zaszczepienie trochę tego ducha pożarnictwa, gdzie brakuje rzeczywiście też w OSP często strażaków. Możemy powiedzieć na przykładach OSP, gdzie kiedyś było więcej członków, spada liczba mieszkańców, więc spada też liczba strażaków. Natomiast jest to forma spędzenia czasu, również takiej solidarności druhów strażaków, więc myślę, że to jest dobry przykład dla młodych pokazania, jak można spędzić czas, rywalizować w duchu fair play. Myślę, że to
mogą tylko dobre rzeczy z tego wyjść. Życzymy przede wszystkim zdrowej rywalizacji w duchu fair play, sprawdzenia swojej gotowości, sprawności, mobilności i umiejętności na tych zawodach i przede wszystkim zdrowej, pozytywnej atmosfery, dobrych wyników i przede wszystkim dobrej zabawy, bo również rywalizując, to przede wszystkim młodzież może siebie sprawić, ale również się dobrze bawić, także zapraszam i zachęcam do kibicowania wszystkich zawodów, które się odbywają w powiecie bialskim.